imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani siostry i bracia, drodzy przyjaciele, powoli kończymy nasze adwentowe rekolekcje. Dziś ostatnia nauka rekolekcyjna. I temat chyba najtrudniejszy ze wszystkich. Temat, na który chyba najmniej możemy powiedzieć, bo o niebie jest tak strasznie trudno mówić. Pozwólcie, że wejdziemy od tekstu Pisma Świętego. Sięgniemy do Nowego Testamentu, do drugiego listu Świętego Pawła do Koryntian. Odczytam ten fragment, króciutki fragment z 12 rozdziału, od 2 do 4 wersu, brzmi on w sposób następujący. Święty Paweł pisze tak. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Święty Paweł w ten sposób mówi o swojej, nazwijmy to kolokwialnie, wycieczce do nieba, porwaniu do nieba. Sam to tak określa, został porwany. Pewnie przez aniołów, przez Ducha Bożego, nie wiemy jak. No na pewno z ciałem i duszą, chociaż może to była jakaś wizja tylko duchowa, ale sądzę, że było to porwanie takie dosłowne z ciałem i duszą, tak jak doświadczali tego no, wielcy prorocy w Starym Testamencie, chociażby Henoch czy Mojżesz. Niewiele pisze święty Paweł, prawie nic nie pisze o tym, co widział. Wydaje się, że jest to niemożliwe, żeby tak naprawdę opisać niebo. Co prawda mamy pewne opisy, do których za chwilę sięgniemy. Siostra Faustyna próbuje nam przynajmniej opisać to, co widziała w niebie. Widzący z Medjugorje, inni święci, wielcy święci, doktorzy Kościoła, no święty Jan od Krzyża na przykład, doktor Kościoła w swoich pismach pisze o niebie tak. Widziałem niebo jako pełną, niewiędnącej zieleni łąkę, na której niczym kwiaty ją ozdabiające, ci, którzy tam są, doznają rozkoszy, jest im dane przebywanie w domu Pana. To ten obraz łąki pojawia się u wielu świętych, no nie na darmo. Skąd oni wychodzą? No z psalmów, gdzie często jest mowa właśnie o łąkach zielonych, na których leżą sprawiedliwi. Kochani, Katarzyna Emerich na przykład, tu sobie wypisałem, pisze o niebie i porównuje niebo do Nowego Jeruzalem. I pisze, że to będzie rzeczywiście no, Nowe Jeruzalem, miasto Boże, obwarowane, niebieska Jerozolima, gdzie będą piękne pałace, budowle przepełnione przepychem, gatunkami nowych kwiatów, owoców. Będzie to rzeczywistość, którą pisze Emmerich, ludzkimi słowami trudno jest wyrazić. No nie na darmo Pan Jezus powiedział, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało. Jeden ksiądz się pomylił i powiedział, ani ucho nie widziało, ani oko nie słyszało. Kochani, jakbyśmy nie powiedzieli, nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć tak naprawdę o istocie nieba. Jak niebo będzie wyglądać, co tam będziemy robić, jak to wszystko będzie. Jedno jest pewne, że to będzie wieczna miłość, wieczne szczęście z Panem Bogiem. To jest jedna pewna rzecz, że jedyna rzeczywistość, jaka tam będzie tych zbawionych przenikać, którzy trafią do nieba, to będzie Pan Bóg. Będzie, święta Katarzyna ze Sieny powie, będzie Bóg i nic więcej. Będzie Bóg i nic więcej. Bóg sam będzie musiał wystarczyć. Wielu świętych opisuje niebo, no, używając jakichś porównań, jakichś ludzkich porównań, ale my wiemy, że niebo jest tak inną rzeczywistością, że ludzkie słowa tutaj zawodzą. Ludzkie słowa, służebnica Boża, jeszcze nie błogosławiona, miejmy nadzieję, że wkrótce błogosławiona, służebnica Boża siostra Lucja z Fatimy, która w niebie była wielokrotnie, już w późniejszym czasie po objawieniach fatimskich miała wizję nieba, co w swoich duchowych zapiskach zapisuje. Pod koniec życia
powie tak: widziałam niebo, byłam w niebie, słyszałam anielskie głosy, ale nie znajduję ludzkich słów, żeby o tym wszystkim napisać. No o niebie jesteśmy w stanie naprawdę niewiele powiedzieć, znacznie więcej o piekle, bo możemy je próbować porównywać do różnych ludzkich rzeczywistości, co do których mamy doświadczenie, natomiast niebo wymyka się właśnie spod jakiegoś ludzkiego doświadczenia, jest nieporównywalne do niczego. Święta Faustyna powie, że nie jestem w stanie niebo porównać do niczego, co ludzkie, do niczego, co z tego świata, chociaż podaje nam opis nieba, który zaraz przeczytam. A ten opis nieba jest taki, kochani, tutaj sobie wypisałem 777 i 8 numer z dzienniczka i odczytamy ten. Fragment. Posłuchajcie. A działo się to 27 listopada 1936 roku. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je i wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią. To źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozumiem teraz świętego Pawła, który powiedział, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I dał mi Bóg poznać jedną, jedyną rzecz, która ma w oczach Jego nieskończoną wartość, a tą jest miłość Boża. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. I z jednym aktem czystej miłości Bożej nie może iść nic w porównanie. O jakimi niepojętymi względami Bóg daszy duszę, która Go szczerze miłuje. O szczęśliwa dusza, która się cieszy już tu na ziemi Jego szczególnymi względami. A nimi są dusze małe i pokorne. Piękny jest ten fragment, kochani. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. To jest droga, która prowadzi nas do nieba. Nie ma innej drogi. Jak trafić do nieba, gdybyśmy zadali pytanie? Miłość, miłość. I jeszcze raz miłość. Miłość przede wszystkim do Boga, a więc Bóg na pierwszym miejscu. Chociażby najmniejsza miłość. Mówili, żeśmy w poprzedniej konferencji, opowiedziałam wam historię tej kobiety z wiaderkiem, która przyszła do Marii Simmy prosić o modlitwę. Szmata i wiaderko ją uratowały przed piekłem, a można powiedzieć tak, zaprowadziły do nieba. Pozwólcie, że może teraz skorzystam z okazji kilka słów o czyśćcu. Chociaż on nie jest ostateczną rzeczą człowieka, jest tylko momentem przejściowym, ale kiedy mówimy o tych rzeczach ostatecznych, ja myślę, że dobrze jest też wspomnieć o nim, żeby gdzieś tam po drodze nie uciekł. W nauce katolickiej mamy pojęcie czyśćca. Ani protestanci, ani prawosławni nie wierzą w czyściec. Odrzucili naukę o czyśćcu. Natomiast ta nauka o czyśćcu jest jak największym wyrazem nauki o Bożym miłosierdziu. Jest największym, można powiedzieć, zewnętrznym przejawem wylewania się tego miłosierdzia na nas ludzi. Pokazuje, jak bardzo Bóg ratuje każdego człowieka, jak wielkie jest Jego miłosierdzie, jak bardzo chce uratować każdego, nawet tych, którzy nie są gotowi na wejście do nieba. Bo niewielu ludzi tak naprawdę w momencie śmierci jest gotowych na spotkanie z Bogiem w niebie. Trzeba być, jak Pan Jezus mówi do Ojca Pio, absolutnie czystym i świętym. To, co ludzkie, musi być w człowieku wypalone. Takich, nawet Ojciec Pio zasłużył na czyściec i siedział w czyśćcu. Co powiedział do wielkiej mistyczki włoskiej na Tutsi Evolo, kiedy przyszedł do niej.
po śmierci i prosił o modlitwę. Natutco, módl się za mnie, bo siedzę w czyśćcu. Natutca zrobiła oczy jak 5 euro i mówi: Ojcze Pio, ty siedzisz w czyśćcu, jak to możliwe, że do tego doszło? No widzisz, siedzę w czyśćcu. I wytłumaczył jej, dlaczego siedzi w czyśćcu i co jej powiedział. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo pielgrzymi, którzy do mnie przyjeżdżali, zamiast iść przez Najświętszy Sakrament, modlić się, uwielbiać Boga, to uwielbiali mnie. Kochani, to jest no wielka pokusa właśnie dla wszystkich celebrytów i katolickich, i mniej katolickich, żeby skupiać się na sobie. No i ojciec Pio siedział w czyśćcu za to, że ci, którzy do niego przyjeżdżali, nie szli do Pana Boga, tylko zatrzymywali się przy nim. No i prosił o modlitwę Natutcy. No Natutca się pomodliła, no i tam niedługo siedział w tym czyśćcu, nie wiem, już ile dokładnie nie pamiętam, ale jednak no, musiał iść do czyśćca. Kochani, cóż powiedzieć o nas? Cóż powiedzieć o nas? Dzierże nam do ojca Pio, czy do innych wielkich świętych, i siostra Faustyna zasłużyła na czyściec i ojciec Pio. Myślę, że wielu świętych, wielkich świętych w swojej drodze do nieba niestety w czyśćcu się musiało zatrzymać, żeby pomimo no, całej ich wielkości, świętości, jednak to, co było ludzkie, to, co Bogu się w nich nie podobało, co nie było Boże, mówili, żeśmy właśnie mówiąc o sądzie, że jednym z elementów sądu będzie, Pan Bóg będzie szukać w nas to, co było Jego, tego podobieństwa będzie szukać, jak największego podobieństwa do siebie. I im tego podobieństwa będzie więcej, tym będzie mniej rzeczy do wypalenia, do odpokutowania. Im tego podobieństwa będzie mniej, tym czyściec będzie dłuższy. Dlatego w tej drodze do nieba, no niestety wielu naszych braci i sióstr musi się zatrzymać w czyściu. Ten czyściec nieraz może być bardzo krótki, ale nieraz może być bardzo długi. Znowu mi się Maria Simma przypomina, która w czyściu mówi, spotkała kapłana z drugiego wieku. A ona żyła w wieku 20 i 21, a spotkała kapłana z drugiego wieku w czyściu, który siedział. A Matka Najświętsza do Łucji w objawieniach fatimskich, kiedy zapytała, gdzie znajduje się jej koleżanka, która zmarła nie tak dawno, na prośbę Matki o to zapytała Matkę Bożą, znajduje się w czyściu, odpowiedziała Matka Boża, i pozostanie tam do końca świata. No, mocne słowa. Pozostanie tam do końca świata. A więc widzimy, że no, ten czyściec może być bardzo różny, może być krótki, może być długi i wcale nie zależy od wielkości grzechów, jakie człowiek popełniał tutaj na ziemi. Od czego zależy? Ja tak sobie myślę, no, na swój własny użytek. Nieraz tak rozmyślam nad tym wszystkim i tak sobie myślę, kochani, w perspektywie tego nawet, co siostra Faustyna tutaj pisze w dzienniczku. Od miłości zależy. Od miłości. Miłość, mówi Jan Ewangelista w swoim liście, zakrywa wiele grzechów. Miłość zakrywa wiele grzechów. Ten, kto miłuje, nie musi się lękać, nie musi się obawiać. Kochani, dlatego nawet jeżeli człowiek grzeszy, a pokutuje, a kocha, a rzuca się z miłością w przepaści Bożego miłosierdzia, a błaga ze łzami w oczach, kochając Boga o przebaczenie, to ja myślę, że no, Pan Bóg patrzy na taką duszę zupełnie inaczej niż nawet na tego, który stara się unikać grzechu, a mało kocha, bo tak naprawdę, to chyba ojciec Pio też tłumaczył, że nie, Pan Bóg nie patrzy na nasze grzechy, ale na żal, który jest w nas po upadku, bo każdy człowiek w jakiś sposób grzeszy. Każdy, nie ma ludzi bezgrzesznych na tym świecie. Każdy, nawet najwięksi święci grzeszyli. No tylko, że oni, prawda, kiedy zgrzeszyli, to potem do szaleństwa rzucali się w pokutę, płakali, błagali Boga o przebaczenie, pokutowali, w ten sposób wyrażali swoją miłość do Pana Boga. Dlatego te grzechy wszystkie, no prędko, bardzo prędko Pan Bóg wymazywał, przebaczał. Pozwólcie, że tutaj może dwa zdania o sakramencie pokuty. Dobrze przeżyta spowiedź. Dobrze przeżyta. Powtarzam jeszcze raz. Uwaga. Dobrze przeżyta, bo spowiedź może być źle przeżyta. I wtedy jej skutki są byle jakie albo żadne. Ale dobrze przeżyta spowiedź sprawia, że nasze grzechy przestają istnieć. To Pan Jezus znowu też do Faustyny powiedział, że w Trybunale Miłosierdzia
Twoje grzechy przestają istnieć. Ja zapominam te grzechy, wymazuję. Kochani, to jest bardzo ważne, że no właśnie droga do nieba to jest droga miłości, żalu i pokuty. Jeżeli chcemy trafić do nieba, to te elementy w naszym życiu duchowym powinny być absolutnie obecne. Miłość, miłość, szalona miłość do Boga, nawet pomimo całej naszej słabości. A im bardziej doświadczamy tej słabości, tym ta miłość powinna być większa. Jak Faustyna pisze w dzienniczku, miłość, miłość i miłość. Miłość Boża. Bóg na pierwszym miejscu. Bóg na pierwszym miejscu. Upadłem, zgrzeszyłem, rzucam się z miłością w Jego miłosierne, kochające ramiona. I tak czynię ciągle, tak ciągle na nowo, ile razy upadłem, ile razy zawiodłem. Ludzie mnie często pytają, proszę księdza, jak często mam się spowiadać? Tak często, jak nie jesteś w przyjaźni z Bogiem. Tak często, bardzo często, jeżeli ci się często zdarza Boga zawieść, jeżeli często upadasz, to tak często, jak często nie jesteś w przyjaźni z Bogiem. Normalny stan naszego życia to jest stan przyjaźni z Bogiem. To jest normalny stan, kiedy żyję w przyjaźni z Bogiem, w Bożej miłości. Jeżeli mi się zdarzyła tragedia, żeby Boga obrazić, bo to jest największa tragedia naszego ludzkiego życia, to muszę czym prędzej lecieć do spowiedzi. To muszę rzucić się z miłością w Jego ramiona, przytulić do Jego serca, błagać Jezu, wybacz, przebacz. Kochani, On to czyni chętnie. On to czyni strasznie chętnie. On czeka. On czeka nieustannie, jak mówił do Faustyny. Czekam. Czekam z niecierpliwością na grzeszników. I nigdy się nie męczę przebaczaniem. Kochani, pamiętajcie o tym, że Bóg się nigdy nie męczy tym, żeby nam przebaczać. To my się męczymy. My się męczymy naszymi grzechami, naszą ludzką słabością. My się męczymy zwracaniem do Niego z prośbą o przebaczenie. Bóg się nigdy nie męczy tym, żeby nam przebaczać. Nigdy nie jest za wiele. Nigdy. On nam nigdy tego nie wypomni, że a przyszedłeś znowu po raz kolejny. Za każdym razem się cieszy tak, jak gdyby to był pierwszy raz. To jest droga do nieba. Droga do nieba. Droga miłości, pokuty, ofiary i nawrócenia. Kochani, nie ma innej drogi. Droga do nieba, jak mówili, żeśmy o tym kilkakrotnie w tych naszych rekolekcjach, jest wąska, kręta, trudna, pełna ofiary, no po prostu ciężka. To jest droga ciężka, tylko do piekła prowadzi szeroka aleja, którą człowiek chętnie idzie. Natomiast droga do nieba jest trudna, ale u jej kresu jest niebo. Ta rzeczywistość, o której naprawdę możemy pomarzyć. Niewiele o niej jesteśmy w stanie powiedzieć, ale to jest cel naszego życia. Bóg nas stworzył dla siebie i celem naszego życia jest niebo. To jest naturalny cel naszej wędrówki przez świat. Oglądanie Boga twarzą w twarz. Ja myślę, że każdy z nas tego pragnie bardzo. Ja przynajmniej często myślę o niebie. Modlę się o to, żebym trafił do nieba. Modlę się o to, kochani, i też się módlcie, żebym w czyśćcu nie musiał zbyt długo siedzieć. Wielcy święci często się o to modlili. Bali się czyśćca. Faustyna pisze w dzienniczku, że największe cierpienia tutaj na ziemi są niczym w porównaniu z oczyszczaniem naszym w czyśćcu. Dlatego róbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby do czyśćca zawitać na krótko, albo no w ogóle, może by się udało do nieba bez czyśćca. Może by się udało. No na pewno męczennicy pójdą do nieba bez czyśćca. Kto jeszcze? No w niedzielę Bożego Miłosierdzia, jakby się udało umrzeć, to też by człowiek się załapał do nieba bez czyśćca. Opowiadała mi Anna, wielka polska mistyczka, Anna Dąbska. Mieszkała w Warszawie przez wiele lat, wywieziona na Sybir, sybiraczka. Bardzo w swoim życiu też dużo wycierpiała. Osoba samotna, niezamężna, która całe swoje życie poświęciła Bogu i ludziom. Miałem to wielkie szczęście, że poznałem ją pod koniec jej ziemskiego życia. Zmarła w 2007, o ile dobrze pamiętam, roku. Opowiadała mi historię związaną ze świętym Janem Pawłem II. A myślę, że jest dobra okazja dzisiaj, żeby tę historię przypomnieć. Ja ją gdzieś tam opowiadałem chyba w wywiadzie, jaki ze mną w kilku częściach zrobił miesięcznik
egzorcysta, niektórzy z was czytali ten wywiad, wiem, bo miałem sporo różnego rodzaju maili w związku z tym, ale kochani, przypomnę dla tych, którzy nie słyszeli, bo rzeczywiście historia jest przepiękna. Mówi do mnie tak, mój ojciec co, był u mnie święty Jan Paweł II. Ja mówię, Aniu, no ale kiedy był? Opowiedz mi o tym. Był, jak szedł w wieczór, kiedy umarł, szedł do nieba, zatrzymał się u mnie. Zatrzymał się u mnie i mówi, Aniu, idę do nieba. Bez czyśćca idę do nieba. Przyszedłem ci o tym powiedzieć. A ci, którzy Annę znali, wiedzieli, że no, dusze czyśćcowe i w ogóle miała wielkie przeżycia mistyczne, ale dusze czyśćcowe do niej waliły też drzwiami i oknami. Zresztą te przeżycia z duszami czyśćcowymi opisała w swojej książce Świadkowie Miłosierdzia. Bardzo piękna książka, zachęcam, żeby ją przeczytać. Też rzuca wielkie światło na temat Bożego Miłosierdzia i w ogóle na temat właśnie no, sądów bożych, śmierci człowieka. Wiele dużo dobrych, mądrych rzeczy bezpośrednio z tamtej strony. Przyszedł do mnie i mówi mi, idę bez czyśćca do nieba. Dlatego, że spełniły się na mnie wszystkie obietnice, jakie Pan Jezus złożył w Faustynie. Umarłem w święto Bożego Miłosierdzia, po pierwszych niż porach umarł, ja przypominam, Jan Paweł II, i jeszcze w pierwszą sobotę miesiąca. Idę bez czyśćca do nieba. Kochani, wielka łaska, naprawdę wielka łaska. Ja tak sobie myślę, że... A jeszcze z tą historią jest związana druga część, taka, można powiedzieć, bardzo śmieszna, bo Anna się zwraca do Jana Pawła II, Wasza Świątobliwość. A Jan Paweł II do niej mówi, nie mógł do mnie Wasza Świątobliwość. No to ona dalej mówi, Ojcze Święty. A on do niej mówi, nie mógł do mnie Ojcze Święty. No to Anna mówi, no to jak mam mówić, się pyta. A papież do niej mówi, mów mi Karol. A ona mówi, no jak to Karol? Tu już nie ma ani świątobliwości, ani żadnych tytułów. Tutaj używamy imienia chrzcielnego po drugiej stronie. Także no, bardzo była przejęta i tę historię opowiadała wszystkim do śmierci. Taka no, bardzo prosta, można powiedzieć ciepła, a zarazem głęboko pouczająca historia właśnie o drodze do nieba, która pokazuje, no, że jest możliwe, żeby iść od razu do nieba. Jan Paweł II poszedł, pokazuje nam to, no przecież też w swoim życiu różne błędy popełnił, różne grzechy na pewno popełniał, był człowiekiem, nie był aniołem, tylko był człowiekiem. A jednak zobaczcie, że spełniły się na nim te obietnice Pana Jezusa. I Matki Najświętszej, pierwsza sobota miesiąca, święto Bożego Miłosierdzia. Kochani, módlmy się o to. Ja myślę, że Panu Bogu ta intencja jest bardzo miła, żeby się modlić o to, żeby iść do nieba bez czyśćca. Bez czyśćca, żeby uniknąć czyśćca. Niewiele osób o to się modli. W ogóle niewiele osób się modli o łaskę dobrej śmierci. Niewiele osób się modli w tych intencjach. W ogóle to są niewiele ludzi wierzących. To są jak gdyby intencje zupełnie zapomniane. No, wypływające z tego, i ten fakt jest wypływa z tego, że ludzie nie myślą o tym, o życiu wiecznym, o niebie, o karze wiecznej, o sądzie boskim, o rzeczach ostatecznych po prostu wielu ludzi nie myśli. Ja myślę, że pójście od razu do nieba jest możliwe dla tych, którzy myślą i tęskną za niebem. Którzy myślą i tęsknią za niebem. Kochani, pytam was tej ostatniej nauce rekolekcyjnej, czy jest w was tęsknota za niebem? Tęsknić za niebem to znaczy tęsknić za Bogiem. Bo w niebie nie będzie niczego innego, tylko będzie Bóg. Jeżeli Boga stawiamy na pierwszym miejscu w naszym życiu ziemskim, to jesteśmy no, blisko nieba. To niebo w jakiś sposób zaczyna się już dla nas tu i teraz. Wielu świętych mówiło, że i niebo, i piekło zaczyna się tu i teraz. W niebo i w piekło wchodzimy w tej ziemskiej rzeczywistości, w jakiś sposób. Dlatego, kochani, czy jest w nas tęsknota za Bogiem? Czy tęsknimy za Bogiem? Czy tęsknimy za komunią świętą? Czy tęsknimy za modlitwą? Czy tęsknimy za adoracją? Bo tak można powiedzieć, że niebo to będzie taka nieustanna adoracja Boga. Wpatrywanie się w Boga twarzą w twarz. Nie będzie nic innego. Żadnych innych ziemskich podpórek, żadnych innych ziemskich rzeczy. Nieraz tak sobie ludzie wyobrażają niebo, że to będzie... I wielu ludzi, nawet którzy myślą o sobie, że są głęboko wierzący, wyobrażają sobie niebo jako ziemię w klasie VIP. Ziemię w klasie VIP. Ja wam powiem tak, że mam tutaj, też przygotowałem sobie opis nieba jednej z widzących z Medjugorje, Wicki. Wicka opisuje niebo.
No, pisze ciekawą rzecz, która mnie bardzo uradowała, na przykład, że w niebie, kiedy była w niebie, to widziała, że w niebie nie było grubych ludzi, wszyscy byli szczupli, młodzi i piękni. No, to mnie osobiście bardzo raduje, bo tutaj na ziemi pewnie żadna kuracja odchudzająca mi nie pomoże. Ktoś, jakaś dusza, no, która gdzieś jakąś zadrę chyba w sercu miała, po ostatnich moich rekolekcjach gdzieś tam w jakimś komentarzu napisała: a dlaczego ojciec taki gruby jest? No, wiecie, chciałbym być chudy już. Naprawdę wam mówię, że próbowałem różnych metod, żeby się odchudzić, to nie wychodzi. Ale jedyna nadzieja na to jest, że w niebie, że będę chudy, że tam, no bo odczytam wam to, bo to jest takie, mówię, no trochę mnie nawet rozbawiło, kiedy to przeczytałem. Wicka mówi tak: niebo to ogromna przestrzeń, takie światło, które go nie ma na ziemi. Wszyscy ludzie wyglądają tak samo. Nie ma chudych, ale nie ma też otyłych. Wszyscy odziani w trzy kolory, szary, żółty i czerwony. Biegają, modlą się i śpiewają. Wokół latają małe aniołki. Najpierw mi się tak wydał ten opis nieba trochę infantylny, ale po tym jak zacząłem myśleć, no przecież każdy człowiek inaczej postrzega. Ona użyła takich słów, takich trochę może nieporadnych słów i ktoś może powiedzieć, no jeżeli niebo jest takie, to jest strasznie infantylne, bo chyba nie znalazła innych. Tak naprawdę chyba no, nie znalazła innych słów, żeby opisać to, co widziała, dlatego w taki nieporadny sposób, trochę cukierkowaty, opisała niebo. No ale najważniejsze to, że tam nie ma grubych i nie ma chudych, także mam szansę na to, że w końcu tam będę ładnie wyglądać w niebie. Kochani, tu też inny opis nieba, siostra Emanuela, przyjaciółka Wicki, trochę inaczej to opisuje, też w oparciu o rozmowę z widzącą Wicką. Pozwólcie, że to też przeczytam, bo ciekawe. Raj jest bezkresną przestrzenią, siostra Emanuela mówi. Niektórzy z was może jej książki czytali o Medjugorje. Jaśnieje tam światłość nieznana na ziemi. Widziałam tam wielu ludzi i wszyscy są bardzo, bardzo szczęśliwi. Śpiewają i tańczą. Porozumiewają się między sobą w sposób nieznany na ziemi. Znają się od wewnątrz. Ubrani są w długie tuniki. Zaobserwowałam tuniki w trzech różnych kolorach, ale te kolory nie przypominają barw ziemskich. Podobne są raczej do żółci, szarości i czerwieni. Z ludźmi przebywają także aniołowie. Matka Boża wszystko nam tłumaczyła. Zobaczcie, mówiła, jacy ci ludzie są szczęśliwi. Nic im nie brakuje. Chyba tyle tych opisów. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Kochani, na pewno niebo to nie jest ziemia w klasie VIP. Tam nie będzie tego, co mamy tutaj. Będzie Bóg, Bóg i jeszcze raz Bóg. I będzie miłość i miłość, jeszcze raz miłość. I na całą wieczność. I nic więcej nie będzie. Będziemy my i będzie Bóg. Fula Horak w swoim opisie nieba podaje takie szczegóły związane właśnie z kręgami niebieskimi, że tych kręgów będzie wiele. No, ten fragment, który przeczytałem dzisiaj właśnie od świętego Pawła o niebie, nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę, święty Paweł pisze, że został porwany do trzeciego nieba. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, że znam człowieka, który przed 14 laty w ciele, nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Co znaczy to słowo trzecie niebo? No właśnie jeden z kręgów. Fula Horak mówi, że tych kręgów w niebie jest wiele. W tych kręgach są różni święci, różni zbawieni, którzy są tak samo szczęśliwi, chociaż jedni zajmują kręgi bliżej tronu Bożego, inni kręgi położone niżej. W tych kręgach najbliżej tronu Bożego są dziewice, najbliżej Boga są dziewice, są męczennicy, są apostołowie na 12 tronach, natomiast niżej inni święci według zasług, według tych możliwości, które wykorzystali. To jest tak, z niebem to jest tak, jakiś święty tak wspaniale tłumaczył to, postawił dwie szklanki z wodą, wielki kubek postawił, który napełnił wodą i drugą szklankę mniejszą też napełnił wodą i pytał tych, którym tłumaczył, która z tych szklanek, które z tych naczyń jest pełniejsze.
a wody nalał po brzegi. No i co odpowiedzieli? No obydwa są pełne. Obydwa są pełne według swoich możliwości. Kochani, tak samo jest z niebem. Są kręgi bliższe, są kręgi dalsze, ale we wszystkich kręgach i tych bliższych, i tych dalszych ci święci, którzy tam są zbawieni, są napełnieni Bogiem w taki sam sposób, według swoich możliwości. Według swoich możliwości. Tu przypomina się ten fragment z Pisma Świętego, który już cytowałem. Komu wiele dano, tego wiele wymagać będą. Im człowiek bliżej Boga, im za życia był bliżej Boga, tym po śmierci będzie bliżej Boga. Im był bardziej otwarty na Boże działanie w tym życiu, im bardziej kochał, im mniej rzeczy światowych w nim było, a więcej Boga, tym będzie bliżej Boga po śmierci. Im było w nim więcej tego świata, nawet jeżeli ten świat się wypalił w czyśćcu, oczyścił się poprzez czyściec, no ale w niebie będzie dalej od Pana Boga, bo jego pojemność, powiedzmy tak, ładowania niebieskiego jest ograniczona i może tylko przyjąć tyle, na ile się przygotował tutaj na ziemi. Dlatego warto, żeby w tym życiu ziemskim ten świat w nas się wypalał, żeby go było jak najmniej, żebyśmy jak najwięcej tej przestrzeni dla nieba, dla Boga zrobili, no żeby tam w niebie być jak najbliżej Boga. Żeby tego Boga, tej przestrzeni dla Boga w nas było jak najwięcej. Jak najwięcej. Wszyscy, którzy są w niebie, są tak samo szczęśliwi. Nikt nie czuje się gorszy, nawet w tych niższych kręgach. Nikt nie czuje się w jakiś sposób pokrzywdzony. Wszyscy wiedzą, że no, są na swoim miejscu. Zauważcie, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, idę przygotowywać miejsce, mówi Pan Jezus. A więc miejsce dla każdego z nas jest przeznaczone tam, według naszych możliwości, naszego przygotowania tutaj na ziemi. Pan Jezus to wszystko przewidział i dla każdego z nas gdzieś tam w jakimś kręgu niebieskim jest przygotowane miejsce. No teraz czy zajmiemy to miejsce? To już zależy tylko od nas. To już zależy tylko od nas, czy zajmiemy to miejsce. Wielką tragedią człowieka, ojciec Pio mówi, że największą tragedią człowieka jest to, jeżeli nie zajmie miejsca, które Bóg przygotował dla niego w niebie. Jeżeli to miejsce pozostanie puste, to jest no, największa tragedia i porażka człowieka. Ponieważ miejsce jest przygotowane dla każdego. Nie ma takiej duszy, nie ma takiego człowieka, dla którego by Bóg nie przygotował miejsca. Kochani, ja chciałbym jeszcze dotknąć w tej nauce o niebie jednej rzeczy. Niezwykle istotnej, chciałbym się rozprawić, pozwólcie, że tak powiem, z neomodernistyczną herezją, bo to jest to herezja, to trzeba nazwać po imieniu, że to jest potężna herezja, która dziś wkradła się do Kościoła i toczy go od wewnątrz, rozwala go jak robak od wewnątrz go toczy. Niestety wielu, bardzo wielu tę herezję, wielu kapłanów, neomodernistów, wielu fałszywych proroków, nauczycieli, wielu celebrytów internetowych, którzy ściągają no, na swoje konferencje nieraz tysiące, dziesiątki tysięcy słuchaczy, głosi tę herezję, kochani. To jest wielka, potężna herezja neomodernistyczna, która mówi, że wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby trafić do nieba. Wystarczy, nieważne jak ty żyjesz, nieważne w co ty wierzysz, tak naprawdę wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby trafić do nieba. To jest nieprawda, kochani, to jest herezja, to jest kłamstwo, które dzisiaj diabeł usiłuje nam wmówić. To jest wielkie oszustwo szatana, poprzez które prowadzi miliony, dziesiątki milionów ludzi na potępienie wieczne. Dlaczego jest to kłamstwo? Ponieważ Pan Jezus wyraźnie mówi do swoich uczniów, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. Warunkiem zbawienia po pierwsze jest wiara w Syna Bożego, w Jego zbawczą mękę, zbawczą moc Jego krwi. Pan Jezus nas pojednał ze swoim Ojcem i otworzył nam drogę do nieba na krzyżu. I nie ma innej opcji, naprawdę uwierzcie mi, nie ma innej opcji, jak tylko przyjęcie tej ofiary. Na tę ofiarę musimy odpowiedzieć poprzez akt naszej wiary. Musimy wyznać Jezusa Chrystusa jako naszego jedynego Zbawiciela i Pana. Musimy przylgnąć do Niego poprzez akt miłości. I co najważniejsze, musimy współpracować z Nim przy pomocy Jego łaski w dziele naszego zbawienia. Każdy z nas jest odkupiony. Pan Jezus przelał krew za każdego człowieka, za każdego mieszkańca
ziemi od początku, od stworzenia świata do ostatniego człowieka na końcu. Natomiast na końcu istnienia ludzkości. Natomiast, kochani, wielu będzie potępionych dlatego, że nie weszło w dialog zbawczy z Panem Bogiem. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, proszę księdza, ale są przecież ludzie innych religii, innych wyznań, no co, oni nie będą zbawieni, tylko katolicy. Kochani, będą zbawieni, jeżeli w ostatnim momencie swojego życia zwrócą się do Jezusa Chrystusa. Nawet jeżeli oni są hinduistami, czy buddystami, czy mahometanami, w ostatnim momencie ich życia, w momencie śmierci, Pan Bóg da im możliwość opowiedzenia się za sobą. Da im wystarczające poznanie i pokaże im, kim jest, stanie przy nich. Pokaże, odkryje im siebie jako jedynego Zbawiciela świata. I w momencie swojej śmierci oni będą musieli opowiedzieć albo za Nim, albo przeciwko Niemu. Nie ma innej drogi do nieba, tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Przez żadnego Mahometa, Buddę, czy jeszcze kogoś nie możemy być zbawieni. Tylko jedynym Zbawicielem świata, kochani, jedyną drogą naszą do nieba jest Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel ludzkości. Jesteśmy odkupieni Jego drogocenną krwią. Jesteśmy zbawieni Jego męką na krzyżu. I tylko ta droga prowadzi do nieba. Nie ma innej drogi. To sobie jasno musimy powiedzieć, że nie ma innej drogi. Dla wszystkich wyznawców innych religii jest też jedna, jedyna droga. Poprzez Jezusa Chrystusa, który objawi im siebie, ukaże im siebie w momencie ich śmierci. I wtedy będą mieli możliwość, żeby opowiedzieć się albo za Nim, albo przeciwko Niemu. I innej drogi nie ma i nie będzie. To jest droga jedyna i dla nas, katolików, dla chrześcijan, dla ludzi wierzących i dla ludzi wszystkich innych religii, dla ludzi niewierzących. Przyjęcie Jezusa Chrystusa. Kochani, dlaczego nie wystarczy być dobrym człowiekiem? Ja może tutaj jeszcze dotknę tego tematu. Dlaczego nie wystarczy być dobrym człowiekiem? Ponieważ gdyby wystarczyło być dobrym człowiekiem, cała męka, śmierć, przelana krew Jezusa Chrystusa byłyby niepotrzebne. Wystarczyłoby w sposób naturalny czynić dobro. Ofiara Jezusa Chrystusa byłaby zupełnie zbędna. Na żadnym miejscu Pan Jezus nie mówi, że bądźcie dobrymi ludźmi, a będziecie zbawieni. Ale mówi wyraźnie, kto uwierzy. A więc, żeby być zbawionym, żeby trafić do nieba, musimy przyjąć i wyznać Jezusa Chrystusa. Ponieważ cała nasza wieczność w niebie będzie polegała na adorowaniu, uwielbianiu i byciu z Panem Bogiem. Z Bogiem w Trójcy Jedynym, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To jest niebo, kochani, niebo. W niebie nie będzie, jak ostatnio gdzieś w jakiejś książce napisał jeden z tak zwanych, w cudzysłowie, katolickich publicystów polskich. No z imienia i nazwiska go nie wymienię tutaj, żeby mu reklamy nie robić na tych bzdur, które pisze. W niebie nie będzie kotów, psów, wróbelków i różnych innych zwierząt. Niebo jest tylko dla ludzi, kochani. Niebo jest tylko dla ludzi. Niebo jest tylko dla tych, którzy uwierzą, przyjmą chrzest i wyznają Jezusa Chrystusa. Nie ma innej opcji. Do nieba żadne psy i koty nie trafią, ponieważ one nie są w stanie przyjąć Jezusa Chrystusa. Nie są w stanie wyznać Jezusa Chrystusa. Nie mają duszy nieśmiertelnej. To jest wszystko herezja, to jest neomodernistyczny obłęd, kłamstwa i głupoty, które no niestety tak zwani neomoderniści dzisiaj głoszą i ludziom mieszają w głowach. Nie ma w niebie żadnych psów i kotów i wróbelków. W niebie będą tylko ludzie zbawieni drogocenną krwią Chrystusa. I każdy, kto myśli inaczej, kto wierzy inaczej, kochani, jest na drodze do piekła, a nie do nieba. Musimy siebie zapytać, myślę, kończąc te rekolekcje, na jakiej drodze jestem? Którą drogą wędruję? Czy droga, którą idę, to jest szeroka autostrada, która prowadzi do piekła? Czy droga, którą kroczę, to jest może wąska, trudna, mozolna, kamienista ścieżka, używając języka siostry Faustyny, która prowadzi do nieba? Żeby dojść do nieba, człowiek się musi bardzo, ale to bardzo natrudzić. Człowiek musi swoje wycierpieć. Człowiek musi no nie jeden raz zapłakać i nad sobą i zapłakać przez innych.
Kochani, droga, która prowadzi do nieba, to jest droga krzyża. Zobaczcie, że Pan Jezus nam otworzył drogę do nieba, umierając na krzyżu. Otworzył nam niebo poprzez krzyż. Pojednał nas z Ojcem poprzez krzyż. Ludzie poprzez grzech pierworodny zamknęli sobie drogę do nieba. Niebo było zamknięte przez długie, długie, nie wiemy, setki, tysiące lat od stworzenia świata. Ile czasu tam upłynęło, nie wiemy. Nawet nie będziemy się trudzić, żeby to określać. W każdym razie od upadku pierwszych rodziców do momentu zbawienia nas, odkupienia nas na drzewie krzyża przez Syna Bożego upłynęło wiele czasu. I cały czas niebo było zamknięte dla ludzi. Dopiero Pan Jezus nam otworzył drogę do nieba poprzez swój krzyż, poprzez swoją zbawczą mękę, poprzez przelaną krew. Dlatego nasza droga do nieba też musi być naznaczona krzyżem. Nie ma innej drogi do nieba. Droga, która prowadzi do nieba, to jest droga krzyża, droga krzyżowa. Przypomina mi się, i to już powoli już będę podchodzić do lądowania, powoli będę kończyć tę naszą ostatnią naukę rekolekcyjną. Przypomina mi się kolejny fragment dzienniczka siostry Faustyny. No, Faustyna jest kapitalna. Naprawdę, uwierzcie mi, kupcie sobie dzienniczek. Ja się z dzienniczkiem nie rozstaję po prostu. Włożę go wszędzie ze sobą. Jakbyście tutaj do środka popatrzyli, to jest pomaziany, pokreślony, popisany na marginesach. I to już któryś egzemplarz, bo już mi się dwa poprzednie rozpadły, dosłownie na części się rozpadły. Kochani, w dzienniczku siostra Faustyna opisuje taką wizję, którą miała. W perspektywie tego, co mówimy o niebie, jest to wizja bardzo ważna. Pokazuje nam, jaka jest zależność pomiędzy tym życiem a niebem, a zarazem do tej wizji jest przywiązana obietnica Pana Jezusa, bardzo ważna. Faustyna pisze tak: widziałam trzy grupy ludzi. Pierwsza grupa ludzi była przybita do krzyża, umierała na krzyżu, konała na krzyżu, tak jak Pan Jezus. Druga grupa ludzi trzymała mężnie krzyż w dłoniach, a trzecia grupa wlokła krzyż za sobą. I usłyszałam słowa: ci, którzy na ziemi są podobni do mnie w cierpieniu, w ofierze krzyża, ci też będą najbardziej podobni do mnie w chwale nieba. Ci, którzy są do mnie niepodobni na ziemi w ofierze krzyża, ci będą do mnie najmniej podobni w chwale nieba. Kochani, nie ma innej drogi do nieba jak droga krzyża. Gdyby była jakaś droga, ja myślę, że Pan Jezus na pewno by nam ją pokazał, nie ukryłby przed nami tej drogi. Ale nie ma innej drogi niż droga krzyża, dlatego nie bójmy się cierpienia, wzgardy, odrzucenia tutaj, wyśmiania, nie bójmy się choroby, nie bójmy się wszelkich raków, nieraków, nie bójmy się tego, co kosztuje, nie bójmy się łez, nie bójmy się ukochać, przyjąć, przytulić krzyż. Kochani, bo to wszystko nas prowadzi do nieba. To jest nasza droga do nieba. Jak będziemy z Chrystusem umierać, konać na tym krzyżu tutaj, to prędzej trafimy do nieba, bo to jest droga. Droga do nieba. Jest takie łacińskie powiedzenie, bardzo piękne, bardzo piękne. Per crucem ad asperam. Per crucem ad asperam. Przez krzyż do gwiazd. A ja powiem: przez krzyż do nieba. Życzę wam, kochani przyjaciele, siostry i bracia, uczestnicy tych kończących się już rekolekcji, żebyście trafili do nieba. Ja myślę, że to jest najpiękniejsze życzenie. Życzę wam nieba. Nie życzę wam, żeby was omijało cierpienie w tym życiu. Nie życzę wam, żebyście byli zdrowi, bo piekło jest pełne tych, którzy za życia byli zdrowi i którym było dobrze na tym świecie. Życzę wam, żebyście trafili do nieba. W jaki sposób? Chociażby po najdłuższym cierpieniu, nieważne. Życzę wam, żebyście trafili do nieba. A tam w niebie, kochani, żebyśmy się odnaleźli wszyscy. Fula Chorak, znowu pójdę do Fuli Chorak. Fula Chorak mówi, że kiedy trafimy do nieba, to odnajdziemy tam w niebie naszych bliskich. To będzie dla nas wielka radość. Ale w niebie nie będziemy skupieni na naszych bliskich. Mąż na żonie, żona na mężu, rodzice na dzieciach i na odwrót. Bo tam ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, jak Pan Jezus powiedział. Ale wszyscy, przeżywając radość z faktu, że odnajdziemy naszych bliskich, będziemy skupieni na Bogu. Jedynym naszym wspólnym celem będzie Bóg. Jego będziemy wielbić. On będzie stać w centrum, a my będziemy zwróceni nie na siebie, tak jak teraz jesteśmy zwróceni na tym świecie, że patrzymy na siebie, troszczymy się o siebie, zabiegamy o siebie nawzajem. Ale wszyscy będziemy razem zwróceni ku Niemu.
Będziemy go razem wielbić, dziękować mu. No przede wszystkim za to mu będziemy dziękować, żeśmy się znaleźli w niebie, że jesteśmy w wieczności razem z nim. To jest największy sukces ludzkiego życia. Ludzie sobie nieraz życzą różnych sukcesów, a ja wam nie życzę ludzkich sukcesów. Życzę wam wręcz na odwrót wielu krzyży, które by was doprowadziły do nieba, bo innej drogi do nieba nie ma. Droga, która prowadzi do nieba, to nie jest droga sukcesu ludzkiego, w ludzkim rozumieniu. To nie jest droga prosta i łatwa, to nie jest droga przyjemna, to jest droga krzyża, trudna, mozolna. No ale cel jest wspaniały, najwspanialszy, jaki może być. Często, kiedy kończę jakieś rekolekcje, jakieś spotkania z ludźmi, z którymi wiem, że już się nie spotkam, no my się znamy tylko wirtualnie, to znaczy wy mnie znacie, ja was nie znam, to kończę takimi słowami: do zobaczenia w niebie, kochani, i z wami też podobnie chcę się pożegnać, powiem: do zobaczenia w niebie. Kiedy tam przyjdę, to będę szukać słuchaczy i oglądających rekolekcje PH24 Anno Domini 2019, rekolekcji adwentowych, w których mówiłem o rzeczach ostatecznych, w których mówiłem o Sądzie Bożym, o piekle, o niebie. Mam nadzieję, że nikt z was nie trafi do piekła. Mam nadzieję, że wszyscy traficie do nieba. A mam nadzieję, że ja też tam trafię, a kiedy przyjdę, to was będę szukać, będę pytać, czy tu są słuchacze PH24. Kochani, gdyby ktoś tam nie trafił, to czas przed komputerem i udział w tych rekolekcjach to byłby czas stracony. Dlatego myślę, żeście tak słuchali, tak przeżywali te rekolekcje, żeście się tak modlili, tak myśleli o Bogu, tak pokutowali, że te rekolekcje pomogą wam dojść do nieba. Tego wam życzę i o to się modlę. I o to się modliłem podczas tych całych rekolekcji. I o to się będę modlić po rekolekcjach. A Pan Bóg niech to sprawi. Bóg miłosierny niech was doprowadzi do nieba. Matka Najświętsza niech będzie waszą przewodniczką w drodze do nieba. Wasi święci patronowie, aniołowie, stróżowie, oni są tymi, którzy nas do nieba prowadzą. Obyśmy tylko potrafili ich słuchać, wsłuchiwać się w ich głos, w naszych sercach i odczytywać te znaki, które oni nam dają. Oni są z nami codziennie i podpowiadają nam, co mamy robić, jak mamy żyć, jak postępować, żeby do nieba trafić. Nie bądźcie nigdy obojętni na te wskazówki, które płyną do was zza światów, z tamtej strony, z wieczności. Czytajcie te znaki. Bądźcie wrażliwi na wszelkie Boże natchnienia. Bądźcie wrażliwi na wszelkie Boże wskazówki, na te podszepty, które Bóg wam daje na różny sposób, przez różnych dobrych ludzi, przez natchnienia, przez takie czy inne znaki w tej drodze do nieba. Pan Bóg nam pomaga w tej drodze do nieba. On z nami nieustannie jest. Całe niebo. Faustyna mówi, że w naszych wysiłkach ku niebu jest obecne przy nas całe niebo. Bóg w tej walce duchowej nigdy nie pozostawia nas sam. Zawsze nam towarzyszy. Sam tego doświadczam w moim życiu duchowym i jestem pewien i na pewno się ze mną zgodzicie, że w waszym życiu duchowym również tak jest. Kochani, ostatnia myśl, którą chciałbym podjąć, bo tak ona w tej chwili mi się przypomniała, chociaż gdzieś tutaj na którejś ściądze sobie to zapisałem, ale już prawie żeby mi umknęło. No ale anioł stróż mnie tutaj piknął, tak Bogi mój, musisz o tym powiedzieć, bo to jest strasznie ważne, bardzo ważne. Kochani, że w tej naszej drodze do nieba jest bardzo ważne zasługiwanie. Co to znaczy zasługiwanie? To znaczy, ile razy czynimy jakieś dobro w naszym życiu w stanie łaski uświęcającej, powtarzam jeszcze raz, w stanie łaski uświęcającej, to odkłada nam się to na naszym niebieskim koncie. Pan Bóg tam to zapisuje na naszym koncie niebieskim. Zapisuje nam to jako zasługę, która po tym, kiedy staniemy na sądzie, przeważy, będzie miała możliwość przeważyć tę wagę. Na jednej wadze Pan Bóg położy te zasługi, na drugiej nasze grzechy i będzie patrzeć, która minimalnie przeważyła. Kochani, tych zasług, tego dobra możemy sobie jak najwięcej tam odłożyć. Każde dobro popełnione w stanie łaski uświęcającej, to jest bardzo ważne.
Kiedy jesteśmy pozbawieni łaski, w stanie nieprzyjaźni z Bogiem, w stanie grzechu śmiertelnego, nawet największe dobro, które czynimy, największe, chociażbyśmy życie nasze oddali, to nam się nie liczy do wieczności. To nam się nie liczy na konto niebieskie. To nam się nie liczy ku niebu. Jest potrzebna przyjaźń z Bogiem, żeby nam to było policzone. Nieraz tak ludzie mówią, a ja, proszę księdza, co prawda żyję w związku niesakramentalnym, nie chodzę do kościoła, nie spowiadam się, komu nie przyjmuję, ale ja czynię dobro i Pan Bóg mi to na pewno policzy. Guzik, prawda? Nic ci się nie odkłada w niebie. Nic ci się, nawet najmniejsza część ci się nie odkłada. Jeżeli żyjesz w nieprzyjaźni z Bogiem, pokłócony z Bogiem, w stanie grzechu ciężkiego, bez stanu łaski uświęcającej, na niebieskim koncie w niebie ci się nic nie odkłada. Jest konieczny stan przyjaźni z Bogiem. Kochani, jest to bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli, bo wielu ludzi żyje no właśnie w jakimś takim duchowym zamęcie, duchowym kłamstwie i po tym, kiedy po śmierci staną przed Bogiem, będą bardzo zdziwieni. No jak to, Panie, prorokowaliśmy w Twoje imię, powiedzą. Nauczaliśmy w Twoje imię. Mówiliśmy, Panie, Panie. A co usłyszą? Idźcie ode mnie precz, w ogień piekielny. Idźcie ode mnie precz, nie znam was. Wielkie będzie rozczarowanie, kochani. Wielkie będzie rozczarowanie. Stan przyjaźni z Bogiem jest konieczny do tego, żeby cokolwiek się nam tam w niebie odłożyło, żeby było zapisane. Dlatego pamiętajcie, że w życiu duchowym rzecz fundamentalna, najważniejsza, to jest to, żebyśmy byli nieustannie w stanie łaski Bożej. Nieustannie. Zgrzeszyłem, lecę do spowiedzi. Zgrzeszyłem, idę do spowiedzi. Zgrzeszyłem, idę do spowiedzi. Do Trybunału Bożego Miłosierdzia. Rzucam się w kochające ramiona Ojca. Błagam o przebaczenie, żałuję, pokutuję i zaczynam na nowo. Pamiętajcie to, co już powiedziałem, że Bóg się nigdy nie męczy, żeby nam przebaczać. Nigdy. Ktoś mi kiedyś mówi, proszę księdza, no ale musiałbym latać do spowiedzi co dwa dni. No to lataj co dwa dni. Jak musisz, lataj codziennie, ale lataj. Nie żyjmy, kochani, w stanie grzechu. Zwłaszcza w tych czasach ostatecznych, w tych czasach bezpośrednio przed paruzją Pana Jezusa, w tych czasach wielkiej apostazji, tego, co się dzieje w Kościele, kochani, nie żyjmy w stanie grzechu. Bądźmy nieustannie w stanie przyjaźni z Panem Bogiem. Niech to będzie normalny stan, bo to jest normalny stan każdej duszy chrześcijańskiej powinien być, każdego człowieka wierzącego. Stan grzechu jest stanem nienormalnym. Nienormalnym. Dlatego tak często, jak Boga obraziłem, tak często muszę Boga przeprosić, błagać o wybaczenie i pokutować. Dopiero wtedy moje dobre uczynki, to dobro, które czynię, jest zapisywane tam w niebie i odkłada mi się na życie wieczne, odkłada mi się na niebo. No, chciałbym bardzo i tego też wam życzę i sobie życzę i wam życzę, żeby na tym koncie niebieskim jak najwięcej nam się odłożyło, kiedy tam staniemy na bramce, kiedy przyjdziemy na sąd Boży, żeby to dobro, które żeśmy uczynili, te zasługi, które żeśmy zebrali, żeby to wszystko przeważyło tę szalę na tyle, żebyśmy no, bez czyśćca albo no, po krótkim czyśćcu, ja się strasznie boję czyśćca, przyznam się wam szczerze, że okrutnie się boję czyśćca, bo Faustyna tak mnie nastraszyła, że tam tak trzeba cierpieć bardzo, że już wolałbym tutaj cierpieć na ziemi nie wiadomo ile, żeby tylko bez czyśćca iść do ziemi, do nieba i tego i sobie wam życzę. No i chyba trzeba powiedzieć amen. Rekolekcje się muszą skończyć, żeby kiedyś mogły się na nowo zacząć. A tak naprawdę dalszą część rekolekcji będziecie pisać własnym życiem, kochani przyjaciele. Wasze życie, wasza droga do nieba, wasza współpraca z Bożą łaską. Napiszę dalszą część tych rekolekcji. Ufam, że będzie to piękna część, najpiękniejsza część tych rekolekcji, które ja i wy zobaczymy już po śmierci. Kochani, błogosławię was na zakończenie tej konferencji, na współpracę z łaską Bożą, na modlitwę, cierpienie, zadumę rekolekcyjną. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.